Witam Was serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny kręcę film z ręki. Tak jak pamiętacie z ostatniego odcinka, pobawiłem się troszkę pianką i stworzyłem sobie tutaj góry, skały. Taka moja koncepcja. Moja makieta, moja koncepcja. Teraz tak, moi drodzy, patrząc tutaj to w taką jakby dziurę, czyli to, co powstało poprzez zamontowanie gór i tych mostów, tak jak tu widzicie, ta przestrzeń w ten sposób, od tych tuneli tutaj, poprzez ten most wąskotorowy i tutaj tą kopalnię wąskotorową małą, kolejny most wąskotorowy, most na niżej ten most, że tak powiem, do tej ósemki, tutaj te skały, od tuneli jednego, drugiego, tunel do drogi. To wszystko tutaj, troszeczkę może też i góra, a potem ten fałszywy tunel, z którego będzie wychodziła, że tak powiem, kolej do tutaj warsztatu i do transportu wagonów normalnotorowych na wąskotorówce. Po co to pokazuję? Dlatego, że chciałbym, żebyście zobaczyli, jak ta przestrzeń wygląda po wstępnym uformowaniu. Dzisiaj zajmę się dwoma rzeczami. Naniesieniem tak zwanej zieleni niskiej i również zajmę się zeszutrowaniem tutaj pewnego odcinka tego toru normalno-torowego, że tak powiem, oraz tutaj zeszutrowaniem tego kawałka wąskotorówki, co też pozwoli nam, że później będzie można powyciągać te szpilki, które gdzieś tam były. Tak właśnie, tak to wygląda w tej chwili. Pokazuję Wam. Bardzo mi się podoba tutaj ten most wąskotorowy, on jest przewspaniały. Przewspaniały. Nie będę jeszcze siał trawę tutaj na dole, to będzie już późniejszy etap. Niemniej jednak naniosę pewne elementy na skałę. No tak pokazuję tutaj może z bliska różne elementy, mieniące się różnymi kolorami. W następnej scenie pokażę Wam, co mi też tutaj wyszło. To do zobaczenia. No i witam Was w kolejnej scenie. Tak jak widzicie, to co wcześniej było szare, jednokolorowe, zaczyna się mienić kolorami przyrody. Tak jak widzicie, pojawiły się zaczątki zieleni niskiej. Różne elementy zielone. Zaczyna to wszystko wyglądać bardziej realistycznie. Poza tym, tak jak widzicie, oprócz elementów zielonych pojawił się shooter, pojawiła się podsypka. Proszę bardzo, tutaj mamy wlot albo wylot z tunelu, tak samo niżej. Także pojawiła nam się fajna, realistyczna zieleń. Myślę, że wyszło to całkiem sympatycznie. Oczywiście jeszcze zabawa trwa cały czas, że tak powiem. Ale robi się całkiem fajnie, całkiem sympatycznie, zielono. To tyle w tym odcinku. Tutaj boisko, ono powoli będzie się tworzyło. To tyle, pa, cześć. No i witam, jeszcze jedno ujęcie tutaj z tej dziury technicznej. Tak to wygląda, jeśli chodzi o wstępne, że tak powiem, zazielenienie. Jeszcze pokażę kawałeczek w tą stronę. Fajna sprawa, prawda? No i tutaj w tą stronę.
podwórka, gdzie jest tunel, tak zwany fałszywy, i tutaj wlot do tuneli z tej strony dziury technicznej. I zaraz ujęcie z innej strony jeszcze. No i ujęcie z perspektywy stacji. Wlot do kopalni. Proszę bardzo. Ujęcie tutaj z tej strony. Proszę bardzo. Oczywiście jeszcze tor jest nie posypany podsypką. Tutaj u góry powstaje barierka do mostu wąskotorowego. A tutaj powstaje, moi drodzy, zielony zakątek, który będzie woda. To jest na razie tylko klej, ale tutaj będzie wodospadzik, na dole będzie małe jeziorko. Tak to wygląda. I idziemy dalej. Tak to tutaj wygląda z daleka. O, w ten sposób. I zaraz ostatnie ujęcie z drugiej dziury technicznej. No i ostatnie ujęcie w tym odcinku. Tutaj perspektywa właśnie tego fałszywego tunelu. Tutaj pojawiły się jakieś krzaczki. Proszę bardzo, wylot albo wlot z drugiej strony tunelu. Proszę bardzo. Tak to wygląda w miarę. Jeszcze brakuje jednej podstawowej rzeczy, ale to myślę, że odgadniecie w momencie, kiedy dodam ten element. Tam w oddali, tak jak widzicie, cały czas powstaje winiarnia. Te dwa budyneczki, tu większe, piękne. O, to jest winiarnia, tam będzie masyw winny. Już mam kupione właśnie winogrona, będę sadził, ale jeszcze nie w tym momencie. I tutaj jeszcze pokażę tutaj most wąskotorowy z tej perspektywy. I tutaj również skarpa, ona jeszcze jest, nie jest aż tak dokończona, ale w miarę tutaj pewne elementy się pojawiły. No i tak to wygląda. Tutaj jeszcze ten miejsce wodospadu z góry. Od perspektywy wiatraka tutaj przyszłe miasteczko, gdzie będzie kolej wąskotorowa. No tak to wygląda, moi drodzy. Myślę, że jest to całkiem sympatyczne już w tej chwili. No to do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!